Cześć moi drodzy, witam was na kanale Autorka Rzeczywistości. Ja mam na imię Maja i dziś porozmawiamy o naszych pragnieniach. Na samym wstępie zachęcam cię do subskrypcji mojego kanału, do łapek w górę, wbijaj oczywiście na Instagrama, na Facebooka, na TikToka, wszystko znajdziesz w opisie tego filmu. Pamiętajcie, że słowa mają wibracje, więc tak jak Zeland opisuje, dla naszego umysłu słowo pragnienie jest to coś trudno zdobywalnego, więc to, do czego ja ciebie zachęcam, to do zmiany tego słowa. Ja używam słowo cel. W cel jestem w stanie uwierzyć. Cele są krótkoterminowe, są długoterminowe. Na ten temat też może nagram jakiś odcinek, jak w ogóle ustalać te cele i jak wizualizować swój cel, bo to też jest kluczowe. Natomiast jeśli chodzi o samo słowo pragnienie, to co czujesz mówiąc to słowo, bo to właśnie chodzi o to uczucie. Czy ty czujesz faktycznie, tak jak Zeland mówi, że to jest coś ciężko zdobywalnego, czyli ty musisz się napracować, wiele różnych rzeczy zrobić, żeby to zdobyć. Czy raczej jesteś w stanie uwierzyć w to swoje pragnienie, że zdobędziesz go z łatwością i lekkością? Dlatego ja zamieniam właśnie słowo pragnienie na słowo cel. Jeszcze można porównać to słowo pragnienie do marzenia. Marzenie to w ogóle dla naszego umysłu jest jakaś abstrakcja, ale ja uważam, że marzenia trzeba mieć, bo kiedyś usłyszałam bardzo mądre zdanie. Jeżeli celujesz w księżyc, to na pewno możesz spodziewać się gwiazd. Więc to mi bardzo utkwiło w mojej głowie, a z racji tego, że jestem czynnym praktykiem prawa przyciągania i oczywiście mam marzenia, mam swoją tablicę marzeń, ustalam swoje cele, tak jak najbogatsi ludzie na świecie, ja bardzo właśnie inspiruję się takimi ludźmi. Także oni sami mówią, że marzenie to jest taka rzecz, taka manifestacja, taka sytuacja, na którą potrzebujesz co najmniej dwa życia. I właśnie trzeba mieć marzenia, bo jeśli faktycznie chcesz celować w ten księżyc, czyli w to swoje marzenie, to na pewno możesz się spodziewać tych gwiazd, czyli w tym odczuciu można mówić o naszych pragnieniach. Kluczem tego odcinka jest wyjaśnienie wam, kiedy rodzi się tak zwane pragnienie. Posłuchajcie, jeżeli wy non-stop doświadczacie w swoim życiu czegoś, czego nie chcecie, czyli jesteście w tym braku, jeżeli o braku nie oglądałeś, jak wyjść z niego odcinka, to zachęcam cię, abyś wrócił. Jeżeli wciąż doświadczasz tego braku i ty wiesz, czego nie chcesz, wciąż jest źle, to po pewnym czasie, powiem wam z doświadczenia i na pewno przyznacie mi rację, że po prostu macie tego dość i jesteście nawet źli. Po prostu wciąż spotyka mnie taka sama sytuacja, ja nie chcę tego, ja już mam tego dość, chcę kreować życie na własnych warunkach i to jest właśnie ten klucz, bo ty wtedy odwracasz się plecami do tego, czego nie chcesz, i klarownie mówisz, czego pragniesz. I to jest właśnie ten moment. Moment, w którym doświadczasz tego, czego nie chcesz. Czyli czujesz absolutną złość na to, co ci się przydarzyło w twoim życiu. To jest ten moment. Wtedy rodzi się największe pragnienie i wtedy zmienia się twoja wibracja. Gdy ja o tym usłyszałam, to dosłownie otworzyło mi mój mindset, że wow, że to jest faktycznie ta decyzja, że klarownie odwracasz się już od tego i podejmujesz tą decyzję, bo to właśnie chodzi o tą decyzję, bo przy zmianie decyzji ty klarownie wysyłasz wtedy najmocniejszy sygnał elektromagnetyczny swojego pragnienia. Prosty przykład. Pracujesz, załóżmy, na etacie w warsztacie samochodowym. Pracujesz jako tak zwany mechanik, więc co chwilę przyjeżdżają fajne fury. Przyjeżdża jeden gość, drugi, trzeci w garniturze. Pracujesz tam miesiąc, dwa, trzeci, rok czasu i po pewnym czasie już masz dość tej pracy. Po prostu denerwuje cię to, że tego gościa stać na to auto, a ty wciąż jeździsz starym autem. I po pewnym czasie dzieje się tak,
że ty po prostu aż jesteś wściekły na to, że ty harujesz od 8 do 16 i ciebie nie stać na fajną furę, a ten gościu, no nie wiesz gdzie pracuje, przyjeżdża na warsztat samochodowy. I to jest właśnie ten moment, gdy klarownie mówisz, czego pragniesz, bo po prostu odwracasz się od tego, czego nie chcesz. Mówisz, mam dość tej pracy, nie chcę tu pracować, chcę być jak tamten gościu. I wtedy odwracasz się i twoja wibracja jest wtedy największa. Także tak to działa. To pragnienie, czyli ten nasz cel, tak? Ja używam na poczet tego filmu słowo pragnienie, ale tak naprawdę chodzi o ten nasz cel. Twoim celem w momencie pracy w warsztacie jest nowa fura i zmierzasz do tego celu i jesteś w stanie uwierzyć, że to możesz mieć, bo widziałeś ludzi, którzy przyjeżdżali z takim autem. Tak sobie budujemy marzenia, moi drodzy. Widząc, że ktoś coś ma, nasz mózg też uznaje, że ja też mogę to mieć, skoro ta osoba ma, to ja też mogę to mieć, dlaczego nie? Moi drodzy, pragnienie też może się narodzić w trakcie entuzjazmu. Jeżeli my mamy w swoim życiu entuzjazm, podążamy za swoją pasją, czyli ja nagrywając się do was wiem, że ktoś to obejrzy, kto zrozumie lub nie, mam nadzieję, że rozumiecie, bo staram się tłumaczyć takim prostym językiem, jak to wszystko wygląda, to wtedy sprawia mi to satysfakcję, taki entuzjazm, że faktycznie jest to coś, co chciałabym robić, chciałabym budzić was, żebyście osiągali te swoje cele, bo na swoim przykładzie naprawdę to wszystko działa. Ja osiągam cele w swoim życiu, cele krótkoterminowe, cele długoterminowe, także tego wam również życzę. Dziś to wszystko. Myślę, że ten temat nie jest wyczerpany, także o pragnieniach dowiecie się w późniejszych odcinkach. Także dziękuję, że jesteście, że ten kanał rośnie. Oczywiście pamiętajcie o tych łapkach i do subskrypcji kanału, jeżeli chcesz być na bieżąco. Oczywiście wbijaj na Instagrama, na Facebooka, na TikToka. Jeżeli masz pytania albo masz pomysł, o czym mogłabym tutaj powiedzieć, jeżeli coś nie jest jasne, to zachęcam cię do komentowania i do przesłania tego filmu znajomym. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!